Witam serdecznie w BMX TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować lampę Lishua C308 AS. Według producenta tej lampki, czyli firmy Lishua, lampka przy odległości 30 cm daje nam 470 luksów. Przy odległości, która wynosi 1 metr, zmniejsza się ta wartość do 140 luksów. Sprawdzimy teraz, jak to wygląda w praktyce. 30 cm jestem w stanie osiągnąć. Metra nie osiągniemy w tym krótkim teście ze względu na to, że moja ręka jest po prostu krótsza. Ale zobaczmy, jak to wygląda w przypadku 30 cm, które już mamy tutaj odmierzone. No i na odległość całej ręki, jak widać, też jeszcze lampka sobie dobrze radzi i bardzo ładnie doświetla. Przede wszystkim plastycznie, miękko, nie prześwietlając nagrywanej postaci, tak? Zobaczmy teraz jeszcze rozpiętość temperatury barwowej, która w tym przypadku wynosi od 3200 do 5600. Teraz mamy 5600. Mamy 5600. Ustawimy sobie, nie wiem, na 4300. 4300. I 3200. Taka lampka doświetlająca na wymagającym planie filmowym może zdziałać cuda. Innowacyjny sposób montowania diode LED, który polega na tym, że nie zostały one nalutowane na całej powierzchni świetlnej, tylko na obudowie dookoła. Dodając do tego ten bardzo miękki biały dyfuzor, powstaje nam delikatne światło, które nie powoduje przepaleń na ujęciu. Wiadomo, korzystając z tego rozsądnie, jeżeli przyłożymy komuś do twarzy, to oczywiście przepalenia powstaną. Producent podaje wartość CRI na poziomie 93. Mamy tutaj dwa pokrętła. Za pomocą jednego sterujemy temperaturą barwową od 3200 do 5600. Drugie pokrętło jednocześnie jest włącznikiem tego urządzenia i za pomocą tego pokrętła regulujemy intensywność oświetlenia, moc oświetlenia od 10 do 100%. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze wyświetlacz, na którym zobaczymy moc, z jaką ta lampka świeci, natężenie światła, temperaturę barwową oraz stan naładowania baterii. Jak widać tutaj w tym przypadku baterie są już na wyczerpaniu. Przy 3200 mamy dwie kreski. Wystarczy, że załączymy, przełączymy na 100%. Nam to tutaj już zaczyna znikać. Zobaczmy teraz, co producent wsadził do opakowania, co składa się na cały zestaw lampy Lishua C308 AS. Wcześniej pozwoliłem sobie zamontować już taką rączkę, taki uchwyt, dzięki któremu świetlik na wymagającym planie będzie mógł w dosyć szybki sposób doświetlić sobie śledzony obiekt. Dwa zamienniki baterii typu NPF. Ogólnie całość jest zapakowana w taki miękki kejsik. Ładowarkę na te dwa zamienniki NPF-a, oczywiście z kablem zasilającym. Kabel zasilający do stacjonarnej pracy tej lampy. I to jest praktycznie wszystko, choćby na przykład ze względu na to, że wrota są zintegrowanym elementem tej lampy. Nie da się ich w żaden sposób ściągnąć w szybki sposób. Trzeba byłoby odkręcić te śrubki, ale myślę, że takie wrota pozwolą regulować snop tego światła. Co za tym idzie, zwiększając sam komfort pracy tą lampą. Czy coś jeszcze o tej lampie można powiedzieć? Myślę, że praca w ręce nie będzie zbytnio męcząca. Nie jest to ciężkie urządzenie. Sama obudowa wykonana jest bez jakichś niedoróbek, wystających ostrych elementów. Tutaj mamy
jakieś tworzywo metalowe, jakiś metal. Dopiero część, która kryje samą elektronikę w tej lampie, jest plastikowa. Wrota chodzą z odpowiednim oporem. I to chyba tyle. Jeżeli poszukujesz lampy, za pomocą której w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł śledzić obiekt na planie filmowym, to zdecydowanie powinieneś wziąć pod uwagę właśnie tego producenta i tą lampkę. Niedużo jest lamp, które w tak przyjemny sposób oddają światło, przy tym mają całkiem przyzwoity zakres temperatury barwowej. Na dodatek Ceri wynosząca 93 też jest całkiem dobrą wartością. Zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę tej lampy, która oscyluje w okolicach 1100 zł, to myślę, że ciężko będzie o jakąś sensowną konkurencję. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!